Oto ulica Lubelska w Olsztynie, prowadząca w stronę dworca, to znaczy tam jest dworzec. A teraz wycieczka w stronę dworca kolejowo-autobusowego. Zobaczymy, co tam ciekawego i nowego. Pewnie nic, no ale... Zerkniemy po cichu. A chodniki dokładnie jak za czasów socjalizmu. Nic się nie zmieniło. Krzywe, powyłamywane, rozpieprzone. Czyli jak i dawniej wiocha. Kamienica. Pewnie świeżo po remoncie. Tam przez tory to już zatorze, a te bloki to są trzy bloki przy ulicy Cichej, dawnej Cichej, nie wiem jak ona się teraz nazywa, były tam kiedyś hotele pracownicze, w środkowym chyba gnieździły się same panie, skąd to wiem, nie pytajcie. Zostałem szczęśliwym posiadaczem biletu miejskiego na autobusy olsztyńskie. Czuję się zaszczycony. Dawno obiekt świetności był hotel Kormoran, teraz nie wiem co tu się znajduje, ale jak wszystko trochę podupadło. Teraz idziemy do Biedronki po parę wód i do miasta.
Olsztyn jest stare miasto. Chodzę sobie w Olsztynie, przypominam stare śmieci, przypominam sobie stare śmieci, a tym, którzy nie znają tego miasta, chciałbym pokazać parę jego fragmentów. Park przy zamku Kapituły Warmińskiej, w którym to zamku urzędował swego czasu Mikołaj Kopernik, przygotowujący również obronę tego zamku przed atakiem krzyżaków. A tutaj mury, części tych, które pozostały, są w sporym stopniu zmodernizowane. I raczej nie ma takich bardzo, bardzo brzydkich ruin. Jeszcze przed 30 laty sytuacja wyglądała tutaj zupełnie inaczej, ale teraz jakoś tak się o te zabytki rzeczywiście dba i to może tylko cieszyć oczy. Sofa zamkowa.
Nie wszystkie zatem ujęcia są robione z punktu widzenia psa. Czasami trzeba kamerę nieco wyeksponować, podnieść wyżej, aby to jakoś wyglądało. A wygląda tak czy inaczej, więc raz mniej dobrze, raz bardziej dobrze. Informacja w paru językach na temat podzamcza znajdującego się właśnie tutaj i wykopaliskach. Podzamcze English, Deutsch i paruski. W tym miejscu znajdowała się dawniej rejonowa przychodnia lekarska, ale jak widzimy przeistoczyła się teraz w hotel pod zamkiem. A to jest nie tak dawno zbudowany, bardzo piękny browar Warmia, gdzie można zjeść posiłek i napić się bardzo dobrego piwa. A tam okolice rzeki Łyny. No i przepiękne wierzby. Tu w tym miejscu, dokładnie przed jakimiś 40 laty, a nawet jeszcze wcześniej znajdowała się tak zwana knajpa Niagara, to znaczy ona się nazywała trochę inaczej, to była zwykła pijalnia piwa, zwana przez panów tutaj uczęszczających właśnie Niagarą. Była to dość paskudna mordownia, w której można było łatwo zarobić w nos. No, powiedzmy, była ona dla takich stałych bywalców, którzy w większości wszyscy się znali. Niemniej śluza pozostała do tej pory, została tylko troszkę wyremontowana i teraz to miejsce wygląda o wiele bardziej uroczo niż dawniej. Przejdziemy przez park, przejdziemy przez most na drugą stronę rzeki Łyny, bo chcę jeszcze zajść do wiaduktów, podwójnych wiaduktów kolejowych, które się znajdują nieopodal, więc szkoda byłoby stracić tego rodzaju atrakcję, a to jest jednak bardzo ładny zabytek. Zbudowany jeszcze w XIX wieku, nie pamiętam dokładnej daty, ale to były lata 1870.
rzut okiem na rzekę Łynę. Niegdyś rzekę bardzo zanieczyszczoną. Teraz, jak widać, po zbudowaniu przed wielu laty dużej oczyszczalni ścieków dla miasta Olsztyna, sytuacja wygląda bardzo dobrze. Rzeka jest czysta. Czy się ludzie w niej kąpią, nie wiem. Raczej nie jest zbyt dobre miejsce do kąpieli, ale psy, jak widać, doceniają. A w drugą stronę są właśnie wiadukty, gdzie będę mógł ewentualnych widzów wirtualnie zawlec. Tutaj park, przez który będziemy jeszcze przechodzić, czyli tylko krótki rzut okiem. Idziemy w stronę wiaduktów. Dodam tylko, że oba te wiadukty zostały zbudowane w rekordowym czasie, około 3 lat, co w dzisiejszych czasach na pewno nie udałoby się żadnej firmy. Piękna zieleń, cisza, spokój wręcz zachęcają do spacerów po tych cudownych zaułkach. Jeżeli ktoś miałby okazję trafienia tutaj kiedyś, to bardzo zapraszam, zwłaszcza od wiosny do lata. Polska jest piękna i być może często szukamy czegoś innego za granicą, ale zawsze warto wracać do swojego starego kraju, aby go znowu odkrywać na nowo i podziwiać. Nie musimy mieć kompleksów przed innymi krajami. Taka jest prawda. Oczywiście każdemu przysługuje prawo niezgodzenia się z moją opinią. Jest to opinia wyjątkowo subiektywna, na którą nie mam wpływu. Albo możecie się z tym zgodzić, albo nie. Natomiast jeszcze raz wszystkich chętnych zapraszam do Olsztyna. Tutaj jest wiadukt tak zwanej Nowej Ulicy Artyleryjskiej. Dawna ulica była ulicą bardzo zaniedbaną, wyboistą i długo mówiono o budowie tego mostu. No i w końcu przed chyba 15 laty udało się to wszystko sfinalizować. Tu jeszcze raz wspaniałe wiadukty. I nowa trasa. Oczywiście obstrzona licznymi graffiti. Chciałbym odcyfrować ten wiersz na bas grany tutaj, wiersz lub jakieś powiedzenie. Czytający człowieku, świat pełny cierpienia, nierówności i niejasności,
nas zawiódł. Nie uciekajmy w hedonizm lub ascezę. Jak zatem żyć? No cóż, niektórzy, którzy zadawali to pytanie, pytali pana premiera. Ubierajmy nasze życia w ideały, czyńmy dobro, kochajmy idealnie oraz bezwarunkowo i szanujmy każdego człowieka nawet w ciężkich chwilach. Żyjmy po to, by żyć w ten sposób. Miejmy nadzieję. Adam Asnyk, a napisał to, zdaje się, anonim. A tutaj mamy niemiecki akcent. Allenstein, antipolizei. No, nie obwiniam za to Niemców, ponieważ sporo Polaków również zna język niemiecki. A tutaj jest fragment dawnych koszarów Dragonów. Stały bardzo długo jako ruina. W tej chwili stara się je jakoś zmodernizować. Osobiste wspomnienie. W tym miejscu byłem kiedyś zatrzymany przez milicjanta w tamtych dawnych czasach, kiedy jechałem motocyklem i udzielono mi upomnienia za zbyt ostre branie zakrętów. Znowu wracam nad rzekę Łynę, wzdłuż której przejdziemy się do zamku. To oczywiście zamek olsztyński z basztą i park jeszcze raz.
Tutaj stoi zabytek z epoki kopernikańskiej, zapewne. Nie bardzo rozumiem, dlaczego archeolodzy mogli tego rodzaju znalezisko przeoczyć, aż mi się język zapląta, a tylko dlatego, że piwo bardzo lubię. Tam niestety nie uda nam się przejść. Dawniej można było, ale to się również zmieniło. A tutaj rzeka rozgałęziająca się na dwie połówki. Część szła na jedną śluzę, część na drugą. Nie wspomniałem jeszcze, że dawniej, jeszcze przed II wojną światową i chyba jeszcze o wiele wcześniej funkcjonował tutaj w tym miejscu właśnie młyn. A teraz oczywiście, zgodnie z zapowiedzią, do zamku. To jest częstym motywem zdjęć z tej okolicy właśnie. Dzikie dźwięki przypominające
tamtamy kanibali. To są prawdopodobnie jakieś próby muzyczne w fosie zamkowej. Zajrzymy jeszcze króciutko do zamku. Co tu się dzieje? A chyba młodzież ćwiczy. No, być może będzie dzisiaj jakaś impreza wieczorem. No, trochę kasy leży na dnie. Wrzucam grosika. Nie, balkon. To jest chyba zejście do galerii artystycznej. Cześć, no cześć. Nie wiem, czy nie...